Dzień dobry Państwu, Telewizja Republika, Mirona Hołda. Magdalena Czapska, dzień dobry Państwu. Oskar Szafarowicz, witam Państwa. A w tym tygodniu muszę powiedzieć, że naprawdę dużo się działo. Miałam problem z wyborem materiału. Zobaczmy i zapraszam na przegląd tygodnia. Eliminacje do Mistrzostw Europy. No, powiedzcie, jakie są wasze wrażenia. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. A to jesteś no, przynajmniej. Ja pamiętam taką okładkę faktu kiedyś. Horror, tragedia, makabra, no nic dodać, nic ująć. No horror, makabra, a zobaczmy, to i tak najdelikatniejszy film, jaki mogłam znaleźć bez przekleństw w sobotę. Puszczamy. Nie ma co. No musiało wracać do domu. Oj, dziadku, to po tośmy tu przyjechali. A co tu pana? No właśnie, po co płakać, jak można się śmiać? TikTok, szanowni państwo, zobaczmy, o co chodzi. Dzień dobry. Dzisiaj minuta śmiechu dla pokoju na świecie. Z szamańskiej mocy radości, z warsztatów w Konstancinie pod Warszawą. Ze mną są dziewczyny, uczestniczki i prowadząca Alina Ananda Kummer. Proszę, pomachaj. I teraz wszystkie właśnie uczestniczki robimy śmiech dla pokoju na świecie. Jeszcze raz. 3, 4. Oczywiście się śmiałem bardzo podobnie, gdy czytałem przewidywania pewnej, no być może w przyszłości noblistki, bo nominowanej już Grety Thunberg, która przewidywała, że właśnie w środę, w tym tygodniu skończy się świat. Zobaczmy. Minął termin zapowiadanego przez Gretę Thunberg końca ludzkości. W kwietniu Greta usunęła swój tweet sprzed 5 lat, w którym powołując się na artykuł streszczający wystąpienie jednego z naukowców, napisała, że ludzkość ulegnie zagładzie, jeśli nie odejdzie od paliw kopalnych do 2023 roku. Gdyby rzeczony koniec świata miał nastąpić, stałoby się do wczoraj. No jakoś świat się nie skończy, żyjemy wszyscy. Pytanie, czy płakać, czy się cieszyć? No ja to się jeszcze cieszę. Jeszcze po takim materiale, tym wcześniejszym przed Gretą, no to już w ogóle jestem w wspaniałym nastroju. A teraz, szanowni państwo, mamy coś, co Magda Gessler ujawnia. Wspaniałą teorię na temat, dlaczego faceci zaczynają żyć z facetami. Zobaczmy. Powiem to bardzo odważnie, że coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, zapomniały o sensualności. To nie chodzi o porno, o sekso, tu chodzi o zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność. No pani Magdo, to tak nie do końca działa, no ale cóż. Takie nowoczesne teorie troszeczkę nie no, powiedziałam, że się może trochę narazi, no. Znaczy myślę, że w świecie, do którego się zwraca, będzie bohaterką, bo to jest jednak świat, który podąża w takim różne, nurcie. Widziałam różne opinie na TikToku, nie tak do końca się zgadzali, ale i tak ją delikatnie potraktowali. Rozumiem. No, jeśli chodzi o różne opinie, to też towarzyszyły ważnemu wydarzeniu tego tygodnia, wejściu do rządu powtórnie prezesa Jarosława Kaczyńskiego na funkcję wicepremiera. No wiadomo, media opozycyjne mówiły, że to dowód słabości, że PiS się kończy, że musi tam naczelnik czuwać, bo inaczej rozejdzie się cały obóz. Natomiast media bardziej to i też media konserwatywne mówiły, że Jarosław Kaczyński, no nie tylko jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo po to też wchodzi, bo słyszymy, że na Białorusi mamy broń nuklearną. Więc jest oczywiście sytuacja poważna. Natomiast też to mówią, że wraca po to, żeby wprowadzić porządek. Na pewno taka mobilizacja i spięcie wszystkich sił się przyda każdemu obozowi, także obozowi rządzącemu. Natomiast jak komentuje to wybitna postać opozycji, która tak no, nie do końca jest przez wszystkich tam akceptowana, ale próbuje się wkraść w łaski. No zobaczmy, jaki koń jest, każdy widzi. Nie lekceważcie go, Kaczyński szykuje zamach. Wielu przyjęło śmiechem wejścia Kaczyńskiego do rządu i dymisję wszystkich wicepremierów. Mi nie jest do śmiechu. Moim zdaniem ten ruch świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński nie zamierza oddawać władzy dobrowolnie. On już wie, że wybory są przegrane, albo przynajmniej wie, że jest takie duże prawdopodobieństwo. Będzie więc chciał zmienić konstytucję. W tej bajce były smoki?
Na konia? Spokojnie, omdlenie wystarczy. Science fiction. Koleś grozi Majdanem. Tragedia, ale pana odkleiło. No właśnie, opozycja zastanawiała się, jakie pytanie prezydent Duda zadał prezesowi Kaczyńskiemu. A my dotarliśmy do tego pytania troszeczkę pół żartem, pół serio. Zobaczmy. Musisz być twardy. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. No ale szanowni państwo, mamy też pana Najsztuba, który powiedział coś bardzo niemiłego względem Jarosława Kaczyńskiego. Ale ja jeszcze tylko chcę przypomnieć, że a propos pana Najsztuba, to jeszcze oprócz tego, gdzie dzisiaj wspominaliśmy o Grecie, że minął ten czas, no, świat się nie skończył. Natomiast jeśli chodzi o rocznicę, no to mamy czwartą rocznicę pana Cimoszewicza, który potrącił kobietę, a pana Najsztuba, który mówi to, co mówi o Kaczyńskim. Zobaczmy. Polki, Polacy. Osoby tutejsze, po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy. Dziś wyjątkowo chciałbym najpierw zwrócić się do tych, którzy mówią, że nie interesuje ich polityka. Słuchajcie, jeżeli mówicie prawdę, serdecznie wam współczuję. Nikt nie chce być warzywem. Mili moi, z racji roli, jaką pełnię w naszym państwie, muszę czasem komunikować wam rzeczy smutne. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, ale z pewnego źródła, wczoraj w późnych godzinach wieczornych Jarosławowi Kaczyńskiemu odeszły wody płodowe. Wyjątkowo z mózgu. Lekarze i spora grupa Polek i Polaków czekają na tradycyjne u nas obumarcie. Artykuł 61, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień, albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. Śmieszniejsze od bezkarnego rozjechania staruszki przez tego przygłupa. Znowu jakąś babcię na pasach przejechał? Czasem myślę, że większej żenady się nie da, a potem przychodzi jakiś reset obywatelski i podbija stawkę. Niestety, kwintesencja opozycji. I takiej mieszanki opozycji i wolnych sądów, które zawsze uniewinnią też tego typu różne zachowania. No, albo chowamy się za immunitetem, tak? No, wściekli level opozycja. Tak, no opozycja myślę, że też da do wiwatu. Zresztą no, wszystkie partie się mobilizują. Tak. Mamy teraz weekend konwencji. Dzisiaj PiS spotyka się w symbolicznym miejscu, w Bogatyni, w Turowie, którego broni przed zakusami Unii Europejskiej, zwłaszcza ekoaktywistów niemieckich. Zapewne ważne wydarzenie. No, mamy też dzisiaj konwencję Konfederacji pana Mencena, który ostatnio w wywiadzie dla Radio Z tylko potwierdził, że ta konwencja jest po to, żeby powiedzieć, że on i jego partia nic nie da obywatelom, tylko po to, żeby się spotkać. No i także Platforma Obywatelska w Wrocławiu. A, nie w Nowym Targu. Platforma Obywatelska. Tak, narracja Konfederacji to trochę mi przypomina taką postać hitową Krzysztofa Kononowicza. Nie będzie niczego. No nic, niczego. Natomiast co do bardziej zabawnych i żartobliwych sytuacji, to zobaczmy, jak Borys Budka instruuje swoich posłów i senatorów. Tak, instruuje i w zasadzie tłumaczy prawie chyba jak ten hymn. Tak, jak w pierwszej klasie podstawówki. Czasem tak trzeba. Jelenia Góra w czwartek o godzinie 18 na rynku i Wrocław w samo południe, czyli o 13 tym razem w sobotę. I nie mylcie jednego, to jest Wrocław, plac Nowy Targ, żeby ktoś nie pojechał do Nowego Targu. Wrocław, plac Nowy Targ, nie Nowy Targ w Nowym Targu, okej? Okay? Szanowni państwo, dożyliśmy czasów, kiedy kobieta może być mężczyzną, mężczyzna kobietą, można w ogóle nie mieć płci, ale można być także kotem. Taka sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, no i przygotowaliśmy dla państwa materiał na ten temat. Zobaczmy, o co tu chodzi. W szkole podstawowej nauczycielka tłumaczyła, że nie wolno dyskryminować dziecka, które no, wyobraża siebie jako kot. Identyfikuje się właśnie jako kot.
Dziewczynka, to koleżanka z klasy, powiedziała, że no po prostu tego nie uznaje i została, że tak powiem brzydko, zbesztana. Mocno zrugana, tak, to prawda. Przez nauczycielkę, że to jest żałosne, że ona tego nie akceptuje. No i dochodzi... I dziecko się broniło, dziecko tak. Powiedziało, ale to jest zdanie koleżanki, że może być kotem, a moim zdaniem wcale nie może się identyfikować jako kot. No i nauczycielkę to bardzo, bardzo ruszyło. Można by mniemać, że to są tylko nowinki jakiegoś zachodniego progresywizmu, który do nas nie dotarł. Niestety to się dzieje także w Polsce. Na przykład na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już dochodzi do tego, że studenci się identyfikują inaczej niż mają w płci biologicznej i profesorowie muszą się tak do nich zwracać, bo inaczej ale mogą spotkać kary. Oczywiście cała społeczność studencka, bo inaczej no, nie idą za tym nurtem lewicowej ideologii. I o to właśnie z Magdą, za nią spytaliśmy Polaków, co o tym sądzą. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wprowadza procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową. Osoba, której płeć identyfikacyjna różni się od tej płci biologicznej, może przejść konsultacje, po których rektor może zatwierdzić deklarowaną tożsamość płciową. I pracownicy, którzy nie przestrzegają zasad, na przykład używając niewłaściwego imienia, mogą być zgłoszeni i ukarani. Czy uważa pani, że wprowadzenie takiej procedury jest słuszne, czy jest to już taka szaleńcza ideologia? Szaleńcza ideologia. Bo dlatego, że ja uważam, że kobieta powinna być kobietą, a mężczyzna mężczyzną. Czy uważa pani, że sama procedura nie jest niczym złym? Nie jest niczym złym, tak. A bo... kwestie, czy karanie profesorów, którzy nie do końca chcą tego przestrzegać, czy nie jest krokiem za daleko idącym? Chyba jest, jak dla mnie. Tak, myślę, tak, przynajmniej tak jest moje zdanie. Okay, każdy może się identyfikować jak chce, a to, że czy ktoś będzie przestrzegał tego, no to jest jego indywidualna sprawa. Więc bardziej chyba do profesorów takie pytanie. No u mnie w pracy jest tak, że jest on, ona, kto jak chce, sobie wpisuje w stopkę, ale żeby kogoś karać, to już tak... No to chyba się z tym nie zgodzę. A my po sądzie oczywiście zapraszamy na trzecią część. Są to wyniki Oscarów tygodnia. Wygrała moja propozycja. Zobaczmy. No nie chcę tu się chwalić, ale aż 70% na obietnicę Tuska, a rzeczywistość... Tak jakby internauci nie dowierzali przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej. No niesamowite, naprawdę. A jakie są propozycje w tym tygodniu? Zapraszamy na Oscary tygodnia. I moją propozycją, szanowni państwo, no ktoś, kto mi zaimponował, mam słabość, to już państwo wiedzą, do tego człowieka Ryszard Petru, ale ja tylko mogę zadać pytanie, czy Ryszard Petru zaorał Sławomira Mentzena? Oceńcie to sami. Sławomirze, ja widziałem pana wypowiedzi na temat Unii Europejskiej, różnego rodzaju, ale mam do pana pytanie, bo pan często kluczy. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo referendum było w Wielkiej Brytanii, to ma pan dwa warianty. Albo głosuje pan tak, albo nie. Proszę jasną deklarację. Dzisiaj Unia jest niedoskonała, pan tak mówi. Czy zostajemy w takiej Unii niedoskonałej, czy wychodzimy z niej? Unia Europejska jako Unia, która zapewnia swobodę poruszania się, przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem, referendum które bardzo wspieram. Jest dzisiaj jest, ma pan dzisiaj kartkę, nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił, bo państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie. Głosuje pan za tą Unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Nie ale referendum jest dzisiaj, proszę ale pana. Dzisiaj nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ale ja panu zadaję pytanie konkretne. Czy pan nie odpowiada na to pytanie? Ani tak, ani nie. Nie zdążyłem, bo czasem się skończył. Będą mogli sobie nasi goście... Ja powiem wam, że pierwszy raz w życiu widzę takiego zdecydowanego Ryszarda Petru. No jestem pod wrażeniem. No, tam, źle to świadczy o liderze Konfederacji, że nie potrafił stwierdzić jasno nawet po pytaniu od takiego no, myśliciela intelektualnego jak Ryszard Petru. Oj, ja to będę bronić Ryśka jak niepodległości, wiesz? Drodzy państwo, czy zastanawialiście się kiedyś, co ma realny wpływ na dobrą kondycję chrześcijaństwa? Jeśli nie, to nasz szanowny Donald Tusk państwu odpowie na to pytanie.
Jeśli chcemy, a przecież wierzący chcą tego, żeby kondycja chrześcijaństwa była jak najlepsza, to trzeba jak najszybciej PiS odsunąć od władzy. Na koniec propozycja, przy której ego wystrzeliło w kosmos. Nasz nieoceniony marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wolę być marszałkiem niż harować jako minister zdrowia. Tak czy nie? Tak. Giertych idealnie pasuje do Senatu. Tak czy nie? Nie. Sikorski byłby lepszym marszałkiem niż ja. Wie pan, to jest pytanie personalne. Nie lubię się oceniać, natomiast mam wrażenie, że udaje nam się co nieco w Senacie. No cóż, no bardzo skromny. Nie chcę sam siebie oceniać, ale człowiek. Jednak jest genialny, nie, no najlepszy, jest genialny, nie do zastąpienia, super, no to jest jasne. Ale widzicie, jednak woli być w Senacie niż ale pracować jako... Ale na pytanie na temat Radosława Sikorskiego sam zaczął się, szanowny pan marszałek, śmiać. Nie dziwię panu marszałkowi, to w Miami, to w innym miejscu, troszeczkę no po latach. No. Można sobie naprawdę zwiedzić kawał świata. No jako lekarz, że jako dobry specjalista... No, wiemy, że dobrze zarabiał. No wiemy, no, słyszymy o różnych tam kopertach, ale... Już dużo nie powiemy, bo możemy być też pozwani. Sam marszałek się chowa za immunitetem. Kupę dni, szanowni państwo, ja odsyłam licznik Grodzkiego na portal Niezależną i oczywiście na portal Republiki. Tam państwo mogą codziennie śledzić, ile to pan marszałek dni chowa się za immunitetem. A my serdecznie dziękujemy za program. I tak jest dzisiaj dłużej. Mamy wydłużoną formułę do 20 minut. Mam nadzieję, że się zmieściliśmy w 20 minutach. Zapraszam, kto nie oglądał, na powtórki dzisiaj w sobotę o godzinie 21.30, w niedzielę o 14.25, a w poniedziałek 22.15. Serdecznie zapraszam, śledźcie nasze media społecznościowe, bo tam też wrzucamy content. Oj, dzieje się dużo. I dzieje się dużo. Oczywiście zachęcamy też do głosowania w karcie społeczności na Oscary tygodnie. Głosujcie koniecznie, głosujcie na Oscary i bardzo dziękujemy, bo bardzo dużo głosów zbieramy. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłą sobotę.